W naszej pierwszej rozmowie z Kamilą o lęku przed bliskością i porzuceniem pojawiło się bardzo dużo próśb i głosów, żeby Kamila wróciła na drugą część, bo jest to jednak temat bardzo pojemny i no i ewidentnie ta soczewka takiej terapii schematów na temat właśnie więzi wam się spodobała, więc prośby zostały wysłuchane i oto jest dzisiaj właśnie druga część, czyli rozmowa z Kamilą Taliaferro, psychoterapeutką systemową, poznawczo-behawioralną, terapeutką schematów, superwizorką, wspaniałą osobą terapeutką, par, wspaniałą osobą, która o więzi wie wiele i opowiada o niej w sposób naprawdę przejrzysty, ale też niezwykle życzliwy i empatyczny. I tym razem porozmawiałyśmy głównie o lęku przed samotnością, o tym, jak wchodzimy w relacje właściwie byle jakie, nieważne czy dopasowane do naszych preferencji, wartości czy nie, byleby tylko nie być samemu, ale też ciągniemy dalej wątek lęku przed porzuceniem, który wydaje i mi, i Kamili się jakoś wyjątkowo ważny i powszechny, o tym, jak sobie radzić z tym lękiem przed porzuceniem, co może zrobić nasz partner, partnerka, żeby nas wesprzeć, ale też co my sami same możemy zrobić, żeby się w tym jakoś wyregulować i sobie pomóc. Rozmawiamy też o niedostępności emocjonalnej i o singielstwie, o tym, jak kulturowo jest często uważane za jakiegoś rodzaju porażkę, a niekoniecznie przecież, a nawet z pewnością przecież nie powinno za takie być uważane. Także wiele wątków, głównie relacyjnych. Natomiast jeżeli nie słuchaliście, nie słuchałyście tej pierwszej rozmowy, to bardzo serdecznie wam polecam zacząć od tamtej i skorzystać z tej okazji, żeby sobie właśnie takie dwa odcinki wysłuchać za jednym razem, bo myślę, że one się bardzo fajnie uzupełniają. No i kiedy nagrywam to intro, to już wiem, że ruszyły zapisy na drugą edycję mojego warsztatu psychoedukacyjnego, czyli Samodzielni Samodzielne, warsztat o dojrzałości emocjonalnej w Warszawie. Druga edycja odbędzie się 17 lutego w sobotę od 10 do 15, także takie dobre pół dnia spędzone na wspólnej eksploracji tego zagadnienia. Zagadnienia samodzielności, stawiania granic, fantazji, iluzji, dorosłości, komunikacji, budowania dojrzałej, dorosłej relacji z samą sobą. No naprawdę ta pierwsza edycja mnie niezwykle wzruszyła, podekscytowała, pokazała mi, że absolutnie jest zapotrzebowanie na to, żeby się spotykać na żywo i żeby wchodzić ze sobą w twórcze interakcje, bo jest to warsztat bardzo mocno jednak zasadzony na dynamice grupy, na ćwiczeniach, które odbywają się w podgrupach, także jest to zarówno mieszanka teorii i mojego gadania, ale też jednak waszego bardzo dużego udziału i zaangażowania. Dlatego bardzo serdecznie was zapraszam do mojego warsztatu, do zapisywania się. Link do formularza znajdziecie w opisie tego odcinka, ale też na Instagramie, w linku w bio, na evencie na Facebooku. Także ten link, jeżeli ktoś go szuka, to na pewno go znajdzie, bo jest wszędzie. Natomiast formularz i opłata są obowiązkowe, żeby dostać potwierdzenie zaklepania swojego miejsca. Nie wiem, jak jest z miejscami, bo kiedy to nagrywam, to jeszcze jest parę dni przed publikacją tego odcinka. Natomiast wiem, że już pierwsze miejsca się zaczynają rozchodzić do tych osób, które były na liście oczekujących. Także jeżeli jesteś zdecydowany, zdecydowana, to polecam nie czekać, tylko zaklepać to miejsce już teraz i spotkać się ze mną w Warszawie 17 lutego. Będzie mi bardzo miło i no ja osobiście nie mogę się już doczekać i pracuję nad tym, żeby ten warsztat był naprawdę dobry i wnoszący. Także odsyłam, zapraszam i zobaczmy się już w lutym. Oczywiście dziękuję moim patronom, patronkom, którzy wspierają mnie na Patronite i dostają ode mnie comiesięczny newsletter z nowinkami ze świata kultury. Jeżeli ktoś z was chciałby dołączyć, to jak zwykle w opisie odcinka znajdziecie link do Patronite'a. W każdej chwili można dołączyć i ostatniego dnia każdego miesiąca dostajecie taki oto newsletter w ramach tej subskrypcji. No dobra, to ja już nie przedłużam. Wszystkie info w opisie. Jeżeli ktoś jest ciekaw zarówno warsztatu Samodzielni Samodzielne, subskrypcji patronite'owej, ale też tej pierwszej rozmowy z Kamilą, to wszystkiego linkuję w opisie. A teraz już zapraszam was bardzo serdecznie do odcinka z Kamilą Taliaferro. Kamila, bardzo się cieszę, że wróciłaś, ponieważ słuchacze, słuchaczki domagali się powrotu Kamili Taliaferro, więc wydarzyło się to, oto jesteś i naprawdę tamta rozmowa o lęku przed bliskością, porzuceniem zrobiła furorę, więc na pewno zalinkuję dla wszystkich osób, które dzisiaj słuchają ciebie u mnie po raz pierwszy, to bardzo, bardzo zachęcam, żeby zacząć sobie od tamtej rozmowy, bo myślę, że dzisiejsza będzie też ładnie domykać pewne tematy. Natomiast no, dziękuję ci, że drugi raz zdecydowałaś się przyjechać.
Ja też ci dziękuję, bo mam poczucie, że wiesz, rozmawiałyśmy godzinę, ale tak. To taka, wiesz, namiastka, kropla w morzu. Tak, tak, więc dzisiaj będziemy rozmawiały na temat, o który już w tamtej rozmowie mówiłam, że chciałabym cię trochę powiercić, popytać, czyli lęk przed samotnością przede wszystkim, ale też niedostępność emocjonalna, sikielstwo. I myślę sobie o tym, że chciałabym chyba tak z uwagi na to, że wiele słuchaczy się po prostu podzieliło taką historią, że boją się być samemu, że często wybierają partnerów, partnerki z jakąś świadomością, że to nie jest dla nich dobra osoba, że ta osoba ich jakoś krzywdzi, ale wybierają i zostają, bo bardzo się boją być sami, być samemu. To chciałabym chyba od tego zacząć. Dlaczego w sumie my się boimy tak strasznie zostać sami ze sobą? Co takiego do nas dociera wtedy, kiedy jesteśmy sami, kiedy nie mamy partnera, który nam zagłuszy może pewne tematy? Co takiego się dzieje, że my się tego tak strasznie boimy i w jaki sposób to się manifestuje, kiedy przychodzą do ciebie na przykład osoby i mówią właśnie, że mam taki schemat, wchodzę w takie relacje, strasznie boję się być sama. Takie duże w sumie otwarte pytanie. No tak, ma po prostu ilość pytań. Teraz wiesz, nie wiem od czego mam zacząć. Daj mi zebrać myśli, bo to rzeczywiście dużo wątków mi teraz, wiesz, przychodzi do głowy. Może zacznę od czegoś, co wydaje mi się osobiście, ale też z takiego zawodowego gruntu doświadczenia. Tak naprawdę chyba większość ludzi, jak nie wszyscy, my chcemy, pragniemy być kochani. Czyli, że to jest to z czym się rodzimy. I ta potrzeba miłości, no ona się zaczyna od dzieciństwa. Małe dzieci pragną być kochane, pragną być w centrum uwagi, pragną być akceptowane, dotykane, głaskane. No oczywiście ta potrzeba bycia kochanym, ona ewoluuje w zależności od wieku naszego, tak? Inaczej innej miłości, inaczej okazujemy miłość małemu dziecku, no a inną miłość, inną potrzebę miłości wykazuje na przykład nastolatek. A jeszcze inaczej kochamy w bardziej dojrzałym wieku. Natomiast tak sobie myślę, że gdzieś to jest taka wiodąca ludzka nasza potrzeba być kochanym, ale też z drugiej strony mieć kogoś, kogo możemy kochać. Jak nie, wiesz, partnera, partnerkę, człowieka, no to, nie wiem, zwierzaka, coś, kogoś, o kogo będziemy mogli się, nie wiem, troszczyć, kto będzie dla nas ważny i my dla kogo będziemy się czuć ważni. Więc mówisz o lęku przed samotnością. Trochę już o tym rozmawiałyśmy, o tych, wiesz, wzorcach z dzieciństwa, więc trochę tylko wrócę do tej poprzedniej naszej rozmowy, że te pierwsze takie relacje romantyczne, czucie, znaczy tak, doświadczanie miłości, no to ma miejsce głównie w dzieciństwie z naszymi opiekunami, z rodzicami. Czyli tam tworzymy taki wzór budowania bliskości, bycia w bliskości. No i jeżeli ta relacja, ta więź dziecka z rodzicem jest optymalnie satysfakcjonująca, no bo wiadomo, tak ciężko tutaj mówić, że będzie idealna, tak, bo nikt z nas nie jest idealny. Natomiast jeżeli te najważniejsze potrzeby emocjonalne dziecka będą zaspokojone, no to taki dorosły, tak, z taką więzią zbudowaną, z takim przywiązaniem emocjonalnym w dzieciństwie wchodzi w dorosłe życie już z pewnym bagażem takich bezpiecznych, pozytywnych doświadczeń w relacji z drugim człowiekiem. Jego poczucie wartości, on jest pewien swojej wartości, wie, co znaczy, tak? Więc no, z dużym prawdopodobieństwem będzie wchodzić w relacje dla siebie bardziej satysfakcjonujące. A jeżeli wejdzie w relację, która będzie dla niego frustrująca, no to z dużym prawdopodobieństwem będzie mu łatwiej, czy jej łatwiej, taką relację zakończyć.
To jest bardzo ważne, co mówisz, tak tylko ci się wtrącę, mhm. bo bardzo mi zależy, żeby właśnie to wybrzmiało, że to, że boimy się samotności, samo w sobie nie ma w tym nic złego, to jest dosyć adekwatny moim zdaniem lęk, bo tak jak powiedziałaś, każdy ma potrzebę bycia kochanym i kochania drugiego człowieka, ale w momencie, w którym tak bardzo boimy się tej samotności, że po pierwsze rzutuje to całkowicie na naszym poczuciu mhm. własnej wartości, po drugie podejmujemy jakieś bardzo kompulsywne i złe dla nas wybory, byle tylko nie zostać samemu, to wtedy to zaczyna być chyba problematyczne, prawda? Tak, bo wiesz, tak naprawdę to jest raczej mało realne, żeby być tak naprawdę non-stop z kimś w relacji. Tak naprawdę jedyną relacją, którą mamy non-stop, to jest relacja nas samych ze sobą, tak? Nierealne jest być z drugą osobą 24 godziny na dobę. Cały czas, tak samo intensywnie. Ale przejdźmy do tego, co mówisz, czyli do pewnych intensywnych uczuć trudnych, na przykład lęku przed byciem samym, czego nie unikniemy. To jest coś wpisane w naszą egzystencję, tak? Inaczej nie może być. Jesteśmy sami, to nie oznacza, że musimy być na 100% zawsze sami, tak? Ale dużą część czasu też spędzamy sami ze sobą. No i teraz, takie dziecko, które doświadczało takiej bezpiecznej więzi, tak? Czyli było zauważane przez rodziców, było akceptowane, miało poczucie, że jest kochane. Gdzieś doświadczało takiego przewodnictwa, jasnych zasad, granic, czyli czasem, wiesz, rodzice, z którymi się kontaktuję, no oni mówią, no ja bardzo kocham swoje dziecko, na wszystko mu pozwalam. On może robić wszystko, czy ona. No zastanawiałabym się, czy takie dziecko rzeczywiście czuje się zauważane, wzięte pod uwagę. Dzieci potrzebują też i granic, więc pozwalanie im na wszystko, dawanie im wszystkiego, taka nadopiekuńczość często rodziców, no nie oznacza wcale, że takie dziecko czuje się ważne, wzięte pod uwagę. Więc chodzi mi też, że takie dziecko doświadcza zdrowych dla siebie granic, kierunkowskazów. No i przede wszystkim ten rodzic, opiekun jest obecny, jest stabilny, jest przewidywalny. Do niego można się zwrócić o pomoc. Interesuje się dzieckiem, no to mówimy o takim bezpiecznym przywiązaniu. Teraz taki dorosły człowiek, no, budując relacje z drugą osobą romantyczną, no on się też czuje bezpiecznie i w relacji, i sam ze sobą. Trudność pojawia się u osób, które no niestety nie miały takiego szczęścia i te wzorce pierwotnych relacji z rodzicami, z opiekunami, no były w jakiś sposób niestabilne. I wiesz, czasem dzieje się tak, że na przykład jeden z rodziców jest chory, jeden z rodziców umiera, opiekunowie nim rozstają się. I dziecko doświadcza pewnej niedostępności rodzica, ma poczucie odrzucenia, czy to fizycznego, czy czasem emocjonalnego. No to są takie trudne doświadczenia, tak? Wtedy, kiedy rzeczywiście ta więź jest w jakiś sposób zaburzona i ten dorosły opiekun jest niedostępny z jakichś powodów. No i wtedy mówimy o takich kształtujących się myślach, emocjach, doświadczeniach, które suma summarum w terapii schematu nazywamy dysfunkcyjnym schematem porzucenia. Czyli takie dziecko no, uczy się, że tak naprawdę ten opiekun dorosły jest niedostępny. Przeżywa dziecko ogromną samotność, czyli ma poczucie jakiegoś braku, braku miłości, braku uważnienia, braku zainteresowania. No i przeżywa ogromną samotność. No i to jest pewien wzorzec, to jest ta pierwsza relacja bardzo ważna, której takie dziecko tylko takiej doświadczało. No i stając się dorosłym człowiekiem, no w zasadzie
automatycznie jako dorośli uruchamiamy różne przekonania, różne wzorce, które wynieśliśmy właśnie z naszego wychowania, z naszych relacji z najbliższymi. No i wtedy to w taki wzorzec relacji wnosimy, bliskości wnosimy, czyli przeżywamy samotność jako coś ogromnie trudnego i no przeżywamy cały czas taki brak drugiej osoby, brak miłości, brak zainteresowania. No i nasze poczucie wartości też jest zaniżone. No bo dziecko, które w większości było samo albo, nie wiem, zostało oddane przez rodziców do dziadków, bo rodzice pracowali na przykład, no to ono tą samotność zna od bardzo wczesnych lat dzieciństwa. I teraz, no jako dziecko to jest ogromnie trudne. I to jest to często, co dorosłe osoby uruchamiają, właśnie te trudne wspomnienia, te emocjonalnie trudne doświadczenia w dorosłym życiu. Czyli to tak jakby ta samotność przenosi ich do tego czasu, wiesz, dzieciństwa, kiedy mieli może kilka lat i byli naprawdę zupełnie bezradni, samotni, bezsilni, nie mieli wpływu jako dzieci, żeby coś zmienić. No i mimo, że wiesz, jesteśmy dorośli, to ten schemat porzucenia się jakby uruchamia i wtedy możemy się czuć bardzo podobnie jak kiedyś. I dlatego klienci, z którymi pacjenci, z którymi pracuję, oni nazywają, że wiesz, to jest taki, to porzucenie jest takim cierpieniem nawet fizycznym, czyli że oni czują ból w ciele. To jest takie przeżywające cierpienie związane i z uczuciami, i z emocjonalnym cierpieniem, ale też z bólem fizycznym. No i ten ból i to cierpienie jest tak silne, no bo ono dotyczy tego małego dziecka. To dlatego lęk przed samotnością jest tak przerażający dla tych osób. Bo to jest tak, jakby oni emocjonalnie wracali do tych kilku lat i tak samo się czuli jak wtedy, mimo że są dorośli. To jest bardzo ważne, o czym ty mówisz, że właśnie powód, dla którego to jest uczucie, jakby twoje życie było wręcz zagrożone, jest taki, że to nie jest lęk z teraz, że to nie jest lęk dorosły, twojej dorosłej części, mówiąc językiem części, tylko to jest ten lęk tego dziecka, które rzeczywiście było zależne od dorosłej osoby i jako dziecko rzeczywiście nie przeżyłoby bez dorosłego człowieka, który go karmi, który go koi, który go reguluje. I teraz ja jakoś tak przyglądając się temu mam poczucie, że po pierwsze, że to jest bardzo cielesne, to co ty powiedziałaś, że bardzo trudno jest w moim, możesz mnie poprawić, w moim poczuciu, pracować z takim lękiem, kiedy on się uruchamia tylko poznawczo, że dla takich osób to jest, tak jak powiedziałaś, bardzo fizyczne uczucie i one potrzebują poczuć się bezpiecznie w ciele, żeby móc w ogóle zacząć wchodzić w jakąś polemikę może z tym przekonaniem, że jestem teraz sama, że nie przeżyję tego, nie dam rady, bo teraz już jesteś dorosła, teraz już przeżyjesz, teraz tak. Już dasz radę, bo teraz możesz na sobie polegać i teraz ty jako dorosła osoba możesz nauczyć się na przykład regulować swój lęk, regulować swoje emocje, ale rzeczywiście to uczucie, o którym ty mówisz, ono jest bardzo z dziecka, przez co ma się poczucie, że to jest zagrożenie życia. Tak, to tylko podkreślę jeszcze to, co ty mówisz, żeby to wybrzmiało. To, że mieliśmy takie, a nie inne doświadczenia z przeszłości dzieciństwa. One były trudne, mogły być trudne. Natomiast to nie oznacza, że teraz jako dorosły człowiek ja już jestem skazana na cały czas przeżywanie takiego cierpienia, na samotność i że nie mam wpływu, żeby, nie wiem, stworzyć fajny związek, żeby być szczęśliwą. To myślę, że chciałabym to podkreślić, że to oczywiście mamy kawałek z tym trudnej pracy jako dorośli, ale pierwsza rzecz
to jest uświadomienie sobie tych źródeł, tych wzorców tej bliskości, przekazów, doświadczeń, przekonań dotyczących bliskości, które wynieśliśmy, to właśnie z tych relacji wierszy wczesnodziecięcych. Jeżeli będę wiedziała, skąd to się wzięło, jak to funkcjonowało, no to teraz jako dorosła osoba mogę to zmienić. Oczywiście jest to trudna praca. Pierwsze, co chciałam powiedzieć, no dobrze, a jak? Dlatego, że wielu moich słuchaczy to są właśnie osoby już w terapii, które mówią, ja już wiem, ja już znam swój kawałek, znam swoją historię, mam ze sobą genogram, linię życia, jestem na bieżąco, ale co z tego, że ja to wiem, jeżeli ja właśnie dalej czuję w sytuacjach, tak jak mówisz, właśnie romantycznych, one tak bardzo uruchamiają te wzorce dziecięce i z tej relacji jednak dziecko-rodzic, że mówią, kurczę, co z tego, że ja to wszystko wiem, jak ja tego nie czuję. Jak ja tego nie czuję w ciele, jak ja czuję się znowu właśnie zlękniony, zlękniona, zaniepokojony, zły. Wchodzę po prostu w te reakcje takie mocno, mocno stresowe, zamrażam się albo aktywizuję się, walczę, uciekam i nie mogę w ogóle przerwać tego schematu, pomimo tego, że doskonale wiem, z czego on wynika, widzę swoją historię, uznaję ją, akceptuję, ale nie chcę być już więźniem swojej przeszłości na przykład. Jak ktoś do ciebie przychodzi albo jest u ciebie już parę lat i już bardzo dobrze zna swoją historię, a ma taki rzeczywiście schemat opuszczenia, niestabilności więzi, to jak ty z nim pracujesz? To spektrum intensywności tego schematu porzucenia, ono może być różne. Czyli są naprawdę skrajne doświadczenia, wiesz, takiego zaniedbania dziecka. No i wtedy pewnie intensywność uruchamiania się tego schematu porzucenia jest silniejsza i też większy wysiłek taka osoba musi zrobić, żeby gdzieś rzeczywiście stworzyć jakąś satysfakcjonującą dla siebie relację. I myślę sobie, że takie osoby z bardzo trudnymi doświadczeniami zaniedbań, no pewnie trudno im będzie samym tak pracować nad tym, czyli że to rekomendowałabym podjęcie psychoterapii. Ta intensywność tego schematu porzucenia jest różna. No pierwsza rzecz to jest, wiesz, uświadomienie sobie, że jest taka powtarzalność w moim życiu w aspekcie budowania relacji. Że wiążę się z kimś, i tak naprawdę te związki się kończą. Być może jestem w stanie zauważyć, co ci partnerzy czy partnerki, czy mają jakieś wspólne, charakterystyczne cechy. Bo często tak się zdarza, tak? Że gdzieś wybieramy do takich związków romantycznych osoby, które właśnie no powtarzają to doświadczenie niepewności, nieprzewidywalności, niedostępności, jakie wnieśliśmy w relacji z naszymi opiekunami. To jest ta chemia schematów, o której mówiłaś. Tak, mówiłam. Nie tak, ale tak. Bardzo to było ciekawe. Właśnie też dużo osób do mnie w tej sprawie napisało, że to jest fascynujące, że my sobie coś odtwarzamy. Zastanawiam się, czy odtwarzamy sobie to po to, że jakaś część nas ma nadzieję naprawić to, czego nie mogła naprawić kiedyś. To znaczy znowu wybieramy kogoś, kto potencjalnie nas porzuci, zostawi albo jest niedostępny, bo mamy nadzieję jakoś, może podświadomie, tym razem nadpisać na ten schemat po prostu coś nowego. Być może. Ja, wiesz, jakoś tak zauważyłam, że to, co się dzieje, to, że ten wzorzec jest po prostu znany. Czyli łatwiej nam powtarzać coś, co my już znamy, wiemy, czego się możemy spodziewać, bo to jest w cudzysłowie bezpieczniejsze, tak? To znaczy, wiesz, wiemy, co dalej się zadzieje. I też potrafimy się w związku z tym zachować, tak? Adekwatnie do tego.
Czyli, że takie dzieci, które na przykład doświadczały niedostępności któregoś ze swoich rodziców, no to na przykład, wiesz, wypracowały sobie taką strategię radzenia, zasługiwania na uwagę, zasługiwania na miłość. Na przykład, wiesz, wchodziły w taką rolę, nie wiem, opiekuna dorosłego albo takiego dziecka dorosłego, które się zajmowało bratem, siostrą, tak? Było być może ratownikiem w takich rodzinach, na przykład, gdzie któryś z rodziców czy rodzice byli, wiesz, no niestabilni, uzależnieni od jakiejś substancji. Więc ono nauczyło się, że na miłość musi zasługiwać, czyli że takie, jakie jest, to nie doświadczy, to nie dostanie takiej bezwarunkowej miłości, więc ono naprawdę bardzo ciężko pracowało. No i teraz na przykład taka kobieta dorosła automatycznie wchodzi w taki model relacji, takie tworzy, samo poświęcając się, nadużywając siebie po to, żeby zasłużyć na miłość w relacji na przykład z mężczyzną, bo taka, jaka jest, ma takie poczucie czy przekonanie, że no, jest nieatrakcyjna, nie warta miłości i rzeczywiście na przykład, nie wiem, będzie bardzo mocno brać, nie wiem, dużo obowiązków domowych, pracować, nadużywać siebie, zostawiać swoje potrzeby na drugim planie. To mniej więcej to się, wiesz, tak automatycznie odtwarza. Mhm. Po prostu się zastanawiałam, czy to jest jakaś taka po prostu część nas, która chciałaby wreszcie zaznać tego bezpiecznego i zdrowego wiązania się i próbuje sobie to tworzyć, bo z jednej strony to jest znajome, oswojone i tak jak powiedziałaś w cudzysłowie bezpieczne, ale z drugiej strony ona pragnie po prostu wreszcie doświadczyć czegoś innego, więc wybiera sobie to, żeby tak naprawczo wręcz zadziałać, ale to się nie może wydarzyć, bo ciągle sobie wybiera kogoś, kto właśnie potwierdza jej raczej ten schemat, a jak już dobrze wiemy, jak chcemy, żeby ktoś się zmienił dla nas albo zmienił się z miłości, to to się nie kończy zazwyczaj dobrze, to ta osoba musi chcieć się zmienić, więc po prostu zastanawiałam się, wiesz, dlaczego. To jest, po pierwsze dlatego, że to jest znany wzór, czyli że to jest jedyny model bliskości, jaki my znamy. I robimy to zazwyczaj automatycznie. Po drugie, cały czas w nas jest ta potrzeba miłości niezaspokojona, więc my jej nadal cały czas pragniemy. Więc to nie jest tak, że wiesz, że nie ma tej potrzeby. My z nią, nie wiem, możemy się od niej odłączyć, możemy starać się ją jakoś tłumić, natomiast ona cały czas w nas jest. Więc my szukamy tej miłości, szukamy relacji. No i osoby, które no właśnie gdzieś mają schemat porzucenia, one bardzo mocno są skoncentrowane na zamartwianiu się, żeby nie być porzucanym, intensywnie, wiesz, wchodzą w różne relacje romantyczne po to, żeby nie być porzuconym. Czyli, że ta samotność jest takim wielkim cierpieniem dla nich, że naprawdę no, mnóstwo czasu i energii takie osoby paradoksalnie poświęcają na relacje, na budowanie tych związków romantycznych i na zamartwianie się, żeby nie być porzuconym, porzuconą. Ja też się zastanawiam nad takim... Absolutnie nie chcę też lokować jakiegoś poczucia winy w takiej osobie, bo ten schemat po prostu się odtwarza i pewnie trudno jest z niego wyjść, ale takim trochę potwierdzaniu sobie tego schematu, że wybierasz osobę, która na przykład już na wejściu raczej mówi albo swoim zachowaniem daje świadectwo tego, że jest osobą, która nie wchodzi w trwałe związki, która raczej nie jest godna zaufania, która nie chce się związać na stałe, jest niestabilna i ty wchodzisz w taką relację i na przykład... trochę prowokujesz wręcz to, że ta osoba cię zostawi, też wybierając, po prostu decydując się na to, żeby spotykać się z kimś, kto od pierwszego spotkania już zwiastuje, że pewnie nie jest to partner z gatunku stabilnych i bezpiecznych i tym samym potwierdzasz sobie, aha, czyli ja jestem osobą właśnie niewartą miłości, jestem osobą, która będzie opuszczana, będzie zostawiana, bo ja po prostu taka jestem, coś jest ze mną nie tak, ja jestem wadliwa i trochę sobie to potwierdzasz. Nie robisz tego świadomie, nie robisz tego specjalnie, ale ten schemat jest tak silny,
że on po prostu się w ten sposób odtwarza. Tak, i tu mówisz o takiej strategii potwierdzania tego cierpienia, tego schematu porzucenia. No i to rodzi ogromną frustrację i bezsilność takich osób, które no, w ich poczuciu robią wszystko, żeby być w relacjach, no i te relacje nie wychodzą. Natomiast wiesz, te osoby, tak jak ty mówisz, często no one pragną tej bliskości, ale doświadczenia wczesnodziecięce i ten schemat, który mają, powoduje, że one bardzo się boją bliskości. Czyli z jednej strony są, wiesz, w takim trochę tańcu. Pragnę czegoś, pragnę tej bliskości, pragnę relacji, natomiast bardzo się boję tego porzucenia, bardzo się boję bliskości. Jeszcze mam zaniżoną samoocenę tak naprawdę, no właśnie, albo coś ze mną nie tak, albo jestem niewarta miłości. W związku z tym, wiesz, ten lęk przed porzuceniem może być tak, że no buduje ich dla odmiany też niedostępność dla takich partnerów czy partnerek. Rozumiesz? Jakbyś mogła wyjaśnić, bo nie jestem pewna, czy to wybrzmiało tak wystarczająco. Co masz na myśli, że... Czyli na przykład, wiesz, pracuję z taką parą, która... jest tak, że oboje mieli dosyć trudne takie wzorce bliskości, relacji ze swoich domów rodzinnych, czyli że oboje mają i lęk przed porzuceniem, ale lęk przed porzuceniem bardzo często idzie w parze z lękiem przed bliskością. Tak? Czyli ja się bardzo boję być porzuconą, dlatego zachowuję pewien margines zabezpieczenia i nie wchodzę tak blisko z tobą w relacje, przed tym, żeby siebie nie narazić na to, że jak poczuję już z tobą bliskość, jak poczuję, że mogę dostać coś od ciebie ważnego, a ty mnie zostawisz. Okej. Okay. Czyli się zabezpieczam, nie wchodząc za blisko, żeby, to, tak. Żeby potencjalne opuszczenie mnie nie bolało aż tak bardzo. Tak. I teraz, wiesz, dochodzi często do czegoś takiego, co nazywamy takim tańcem między przyciąganiem i odpychaniem. Tak. I żeby tak się działo w relacji, to często jest tak, że potrzebne są właśnie takie dwie osoby w parze, które mają podobne doświadczenia w tej trudnej bliskości i przekazy, przekonania, że ta bliskość, no właśnie, albo można się spodziewać czegoś trudnego, czyli że jak będziesz zbyt blisko, jak pokażesz swoją wrażliwą część, to będziesz odrzucony, odrzucona, albo być może doświadczałeś przemocy, więc bycie, wiesz, w bliskości, pokazanie swojej wrażliwej części, no to jesteś narażony, narażona na, nie wiem, przemoc, wyśmianie, skrzywdzenie. No i masz już takie przekonania, że ta bliskość w jakiś sposób jest zagrażająca, bo albo skończy się, czyli ci ludzie tylko są na chwilę i cię zostawią. No albo w tej bliskości to nic dobrego cię nie czeka, bo będziesz nadużyty, wykorzystany albo skrzywdzony. No i teraz tak, osoba, która ma uświadomiony taki schemat porzucenia, czyli że ona jest świadoma tego, że boi się, tak, być porzuconą, ale na przykład ma nieuświadomiony lęk przed intymnością, no to ona będzie bardzo, będzie to dla niej bardzo ważne, że ten partner czy partnerka będzie pokazywać jej, jak bardzo na niej jej zależy. I na przykład no będzie to takie poczucie bycia wyjątkową, czy że ten partner, czy ten mężczyzna bardzo o mnie zabiega, jest bardzo romantyczny, bardzo się stara, żeby być ze mną w relacji. No to jest takie osoby z uświadomionym schematem porzucenia, naprawdę one w taką relację wejdą. Bo będą miały takie poczucie naprawdę, że są chciane, że są zauważone, że ta osoba jakoś, że są dla tej osoby wyjątkowe. No i wtedy ta bariera, tak, ten lęk przed tym, żeby wejść w relację, mogą ją
prostu zmniejszyć. Czy powiedziałabyś, że to jest coś dobrego? Czyli na przykład dla przykładu gabinetowego przychodzi para, osoba z uświadomionym lękiem przed porzuceniem, ale też bliskością i partner, który na przykład lub partnerka, która jest dosyć bezpiecznie wiążącą się osobą i mówi, ja jestem gotowy wyjść jakoś naprzeciw i wtedy czy zasugerowanie, że okej, osoba z lękiem przed porzuceniem potrzebuje dostawać więcej werbalnych sygnałów, że zależy partnerowi na mnie, albo potrzebuje właśnie, żeby ta osoba była trochę bardziej uważna na jej lęki, żeby może zapewniała ją bardziej pewnymi gestami czy słowami, że jestem tutaj, możesz mi ufać, stawiam się, jestem osobą, na której można polegać, nie porzucam cię. Czy taka strategia to jest coś, co może dobrze zrobić w takiej relacji, w której jedna z osób ma lęk przed porzuceniem, czy to już jest zbyt duże wymaganie wobec partnera i powinniśmy sami sobie te lęki gdzieś tam łatać. Jak ty na to patrzysz? Myślę sobie, że taka osoba ze schematem porzucenia, jeżeli tylko będzie oczekiwała, że to partner zapewni jej, że jej nie porzuci, to ten partner, myślę sobie, że nie ma takich możliwości sprawczych, żeby to zapewnić, bo tutaj się zaczyna, wiesz, trudność, paradoks. Czyli, że osoba, która doświadcza, to znaczy ma schemat porzucenia, czyli dla niej ten jedyny znany model bliskości to jest taki, gdzie była porzucana i samotna, no to teraz nawet jak wejdzie w relację z osobą, która miała bardziej bezpieczne wzorce bliskości, no to lęk przed tym cierpieniem, że będzie porzucona, jest tak silny, czyli że wtedy, wiesz, ten lęk z przeszłości, on jest w teraźniejszości, ale lęk z przeszłości był adekwatny, bo rzeczywiście tak się działo, a w teraźniejszości ten lęk i różne zachowania, strategie radzenia sobie z tym lękiem są nieadekwatne często do rzeczywistości. I wtedy zaczyna się cierpienie tej osoby. Osoby tej, która ma schemat porzucenia, ale i partnera albo partnerki, który nie robi nic złego, bo teraz osoba, która no właśnie ma uruchomiony schemat porzucenia, to trudno jej uwierzyć, trudno jej zaufać, że ten partner czy partnerka faktycznie są dla niej dostępni, interesują się nią, zależy im na nich. Cały czas ten lęk powoduje, że my jesteśmy bardziej skoncentrowani na tym lęku i na tym, żeby się uchronić przed cierpieniem porzucenia, niż de facto nad tym, co się dzieje rzeczywiście w tej relacji. No i wtedy, wiesz, mówimy o takich, w terapii schematu nazywam to obrońca, czyli na przykład osoba, która właśnie doświadczała tej niestabilnej więzi, to bycie w relacji z partnerem czy partnerką, która jest bezpieczna, no to my cały czas, wiesz, doszukujemy się dziury w całym, czyli doszukujemy się dowodów na to, że ten partner jednak nas zostawi. I jakie to są zachowania? No, kiedyś one były pomocne, czyli takie zabezpieczające, na przykład kontrolowanie, obserwowanie, sprawdzanie telefonów, tak? Na przykład sytuacja, gdzie partner albo partnerka nie odbierają telefonu. Zgodnie z tym schematem dysfunkcyjnym porzucenia, to już jest oznaka, to już jest sygnał, że nie odbiera telefonu, bo jest kimś innym, zdradza mnie, tak? No, sygnał do tego, że prawdopodobnie ta osoba mnie zostawia. Czyli, że ten dysfunkcyjny schemat porzucenia powoduje, że my jesteśmy cały czas w przeszłości i zachowujemy się tak jak w przeszłości, żeby o siebie zadbać adekwatnie, ale teraźniejszość jest inna. Czyli wtedy nie krzyczymy, awanturujemy się, sprawdzamy, kontrolujemy, oczerniamy drugą osobę, posądzamy drugą osobę, że nas krzywdzi, że zostawia. I co więcej, pod wpływem takiego zachowania ten partner rzeczywiście może nas zostawić, bo czuje się osaczony i czuje się nieadekwatnie oskarżany i tym samym potwierdzi nam, okej, miałem rację, jestem osobą, którą się zostawia, która nie zasługuje na miłość. Ale co taka osoba może w takim razie zrobić, skoro oczekiwanie, że teraz ten partner potencjalnie bezpieczny
pomoże tej osobie z lękiem przed porzuceniem sobie z tym poradzić. Jeżeli to, tak jak ty powiedziałaś, no nie można w 100% przerzucić odpowiedzialności za rozwikłanie naszych własnych lęków na kogoś innego, to jak ta osoba sama z lękiem przed porzuceniem, jak ona może siebie koić, jak ona może siebie wspierać, żeby w takich sytuacjach zamiast sprawdzać telefon, krzyczeć i dzwonić i już się nastawiać, że to my się rozstajemy, co ona może realnie zrobić w takiej chwili, kiedy się odpala, kiedy się uaktywnia ten schemat opuszczenia, żeby sobie pomóc. Bo myślę, że wiele osób nas słuchających ma ten schemat i na pewno chciałoby wiedzieć, jak mogą też wzmacniać takie poczucie sprawczości, że one mają wpływ na to, na ten swój lęk, że one są w stanie go obniżyć za pomocą jakiejś pracy tak. ze sobą. Pierwsza rzecz to wiesz, świadomość tego, skąd ten lęk się bierze. Czyli, że to ten lęk dotyczy moich doświadczeń z przeszłości, a w teraźniejszości, no to być może warto jest zrobić sobie taką listę, wiesz, takich dowodów, że w tej relacji czuję się bezpieczna, czyli że partner, nie wiem, czy partnerka są dla mnie bezpieczni, tak? Ta relacja jest dla mnie satysfakcjonująca, czyli że dowody, które przeczą tym naszym myślom zniekształconym z tego schematu, wiesz, z wczesnego dzieciństwa. Tak? Czyli dowody za tym, że ten partner czy partnerka jest bezpieczny, że tworzymy coś bliskiego, czyli na przykład, nie wiem, mamy plany, spędzamy czas razem, to nie pierwszy raz, tak? Bo uprzedzał, że ma wieczorem plany ze znajomymi i nie będzie tak, pod telefonem. Tak, uprzedził mnie, tak? Albo się na to umówiłam z nim, czy umówiłam z nią. Czyli wszystkie dowody, które by zaprzeczały temu schematowi, wiesz, porzucenia, tym automatycznym myślom związanym z tym, że jak nie odbiera, to najprawdopodobniej tak tutaj robi coś zagrażającego naszej relacji. No więc uświadomienie sobie, że to jest mój schemat z przeszłości, że tak się czułam, że to jest mój lęk i teraz właśnie to, co czuję, to jest no, ta moja część wrażliwa, która tak się czuła w mojej przeszłości, a że w teraźniejszości jestem w relacji takiej i tutaj właśnie dowody, które zaprzeczają temu lękowi, czy temu tej nieufności do partnera, czy do partnerki. No to na pewno to jest pomocne. Bardzo ważne jest, wiesz, bo często te osoby, które no właśnie one były porzucane, czy doświadczały takiej nieufności, czy nadużycia, one nauczyły się, pamiętasz z tej poprzedniej naszej rozmowy, żyć i być niezależne. Nie, tak? Czyli, że one wykształciły bardzo mocno tą część czerwoną, niezależną, czasem wiesz, działającą jak czołg. Po to, żeby przetrwać, nie? Żeby nie być potrzebującym od nikogo niczego, bo nie mogły tego dostać. W zasadzie to było niedostępne. Więc być może podzielenie się z bliską mi osobą, że boję się, że to no, mam mało dowodów, że to się dzieje w naszej relacji, ale nadal odczuwam ten lęk. Więc być może dla mnie jest ważne, żebyś zadzwoniła albo żebyś mi napisała SMS-a, że jest wszystko w porządku. Albo jak będziesz widział, czy widziała, że ja jestem właśnie jakaś taka napięta, no to potrzebuję, żebyś mnie, nie wiem, przytulił albo powiedział, hej, jesteśmy tutaj razem. A więc to jest to, wiesz, podzielenie się tym swoim lękiem z tą bliską osobą jest bardzo ważne, bo wtedy, wiesz, buduje się ta intymność, ta bliskość już inna, niż ta, której doświadczaliśmy. Tak, i to już jest inne niż kiedy atakujesz tę osobę i próbujesz właśnie wmówić, że ona cię teraz porzuca, że jest niegodna zaufania i tak dalej, a to jest zupełnie inne, kiedy jej powiesz, wiem, że ten lęk jest nieadekwatny, wiem, że on nie jest o tobie, ale wiesz, uruchamia mi się teraz to i to z dziecka i bardzo się boję, że mnie zostawisz. I wydaje mi się, że to też będzie prowokowało zupełnie inną reakcję tego partnera, bo on nie będzie czuł, że on jest teraz właśnie kontrolowany i atakowany i może dużo bardziej adekwatnie rzeczywiście nas wesprzeć czy ukoić, no ale wydaje mi się, że właśnie czasami nie ma też takiej możliwości i czasami ta osoba potrzebuje też sama siebie ukoić, wyregulować i podejrzewam, że jest to bardzo trudne, kiedy zalewa cię ten lęk i on jest, tak jak powiedziałaś, z przeszłości, z dziecka i wtedy ma się poczucie, że
No właśnie, że życie jest zagrożone i wtedy dla takiej osoby bardzo trudno może być przywołać to poczucie bezpieczeństwa w sobie. Tak, wiesz, to prawda. I teraz znów wrócę do tego, że jeżeli ta intensywność tego uruchomionego schematu jest nie taka duża, możemy zawsze próbować, tak? Czyli wiesz, identyfikacja, że to jest lęk z przeszłości. Teraz jestem dorosła i nawet jeżeli się coś zadzieje takiego, że ten związek nie przetrwa, to ja dam radę, bo kiedyś miałam kilka lat i nie byłam w stanie. Ale że dzisiaj i więcej umiem, i mam większe doświadczenie, i mam wokół siebie być może nie tylko tą partnerkę czy partnera, ale mam przyjaciółki, mam kolegów, mam przyjaciół, mam rodzinę, mam jakieś inne ważne osoby, no, które mi pomogą, więc ja przetrwam, ja dam radę. Będzie mi trudno, ale jestem w stanie tutaj poszukać pomocy, czy dostać pomoc, zwrócić się po pomoc, bo teraz mam takie osoby wokół mnie. Tak? Wiesz, no tak jak mówiłaś o ciele, to ono też jest, tak, czyli ten kontakt z nami samymi jest bardzo istotny, czyli wtedy, wiesz, no takie zwykłe, proste ćwiczenia, czyli zobaczenie, co się u mnie dzieje, skontaktowanie się ze swoim lękiem, być może przez oddech, być może, wiesz, poobserwowanie tego lęku, zatrzymanie się na nim, być może, wiesz, takie otulenie samej siebie, przytulenie się, współczucie samej sobie, że jest mi trudno, że to się właśnie teraz dzieje, że to pewnie dotyczy przeszłości, ale ja jestem sama ze sobą i no właśnie, czy przytulenie siebie, czy czegoś dotknięcie siebie, czy być może, nie wiem, wiesz, chwila takiego zatrzymania się, skontaktowania się z oddechem. No trzeba szukać takich sposobów, które będą pomocne. Dla jednych to jest ruch, czyli na przykład, wiesz, wyjście na spacer, wyjście z domu, bo być może siedzenie w domu samemu, samej jest czymś na daną chwilę nie do zniesienia. Więc być może wyjście, spacer, porozglądanie się, spotkanie się z kimś, kto jest dla nas bezpieczny. Nie? Podzielenie się, jest mi trudno. Mam klientkę, która właśnie ma taki silny schemat i porzucenia, i nieufności, i nadużyć. Wiesz, jej bardzo mocno pomaga taka struktura dnia. Tak? Czyli, że ona też jakoś to, co jej pomaga, to nadawanie tym dniom swoim pewnej struktury. Czyli, że teraz gotuje, więc jest uważna i koncentruje się na gotowaniu. Ma taką przestrzeń, nie wiem, na wyjście na spacer, na poddychanie, na kontakt ze sobą. Często, wiesz, joga pomaga ludziom, tak? Na wyciszenie się, na zatrzymanie się. No jeżeli sami nie jesteśmy w stanie, no to taki sygnał, że są specjaliści, którzy są po to, żeby nam pomóc. Tak, to myślę, że dziękuję Ci za tyle przykładów. Myślę, że one są pomocne. I tak, też chciałam dodać od siebie, że to wszystko zależy od kontekstu i na pewno jeżeli komuś się uruchami to do takiego stopnia, że ma atak paniki, to może wizyta u psychiatry czy psychoterapeuty będzie konieczna, bo to będzie po prostu wyzwalało takie reakcje fizjologiczne, że osoba będzie się hiperwentylować i to będzie po prostu niebezpieczne. To ja myślę, że mam nadzieję, że to jest jasne dla słuchaczy, że to jest kontekst jest istotny, ale tak jak Ty powiedziałaś, wszelkiego rodzaju praktyki cielesne, oddechowe. Ja też bym dodała zamknięte figury, na przykład rysowanie i wypełnianie kolorami czegoś, co jest zamknięte, bardzo, bardzo pomaga. Włożenie rąk pod ciepłą wodę, a może właśnie zimną, żeby po prostu na chwilę uwagę z powrotem na ciało przekierować i wydostać się trochę z głowy. To jest bardzo pomocne. Bardzo jeszcze chciałabym z Tobą porozmawiać o singielstwie, a wiem, że Twój czas jest dzisiaj cenny, więc pozwól, że nas zabiorę trochę jeszcze do tego tematu, bo bardzo zależy mi na tym, żeby jakoś też przemówić do osób, które są na przykład obecnie singlami, ale czują się z tym źle, bo mają poczucie, że kulturowo singielstwo to jest jakaś porażka życiowa. Szczególnie kobiety w
tak jak rozmawiałyśmy już przed wejściem na wizję, w konkretnym wieku, jeżeli nie mają partnera, partnerki czy dzieci, to już są jakoś naznaczone, już te pytania się pojawiają przy stole rodzinnym i wydaje mi się to być strasznie krzywdzące, niesprawiedliwe i jakieś bardzo niezgodne z tym, w jakim kierunku idziemy, w którym wiele osób decyduje się na przykład na rozwód w wieku 50-60 lat, bo po prostu nie są szczęśliwe. I to singielstwo może być bardzo wzmacniającym doświadczeniem, jako właśnie decyzja, w której ja stawiam na siebie i stawiam na to, że chcę być w dobrej relacji, a nie w byle jakiej, tylko po to, żeby nie być sama. I teraz, czy pojawiają się u ciebie właśnie w gabinecie osoby, które próbują się jakoś poukładać z tym byciem samemu? I to może nie jest właśnie takie przekonanie, że ja już będę do końca życia sama, tylko że jest to jakiś etap życiowy, gdzie nie chcę być w relacji albo nie czuję się gotowa na bycie w relacji, bo przychodzę na terapię i chcę zająć się sobą, chcę się skupić na sobie, potrzebuję teraz tego, ale czuję się źle z tym na przykład. Jeżeli ktoś do ciebie przychodzi z takim przekonaniem, że czuje jakby coś zawalił przez to, że nie ma partnera, to jak ty rozmawiasz z tą osobą o tym, jak ty pomagasz jej zmienić to przekonanie o singielstwie? Słuchaj, to jest to, o czym mówisz, to myślę sobie, że wiesz... Ważne jest, jaka to jest potrzeba tej osoby, tak? Czyli dlaczego, po co, co za tym stoi, że decyduje, że podejmuje taką, a nie inną decyzję. No i myślę sobie, że staram się zazwyczaj zrozumieć potrzeby za tym, no bo jeżeli, wiesz, tak sobie myślę, ktoś wybiera singielstwo z takiego poczucia, że no właśnie, nie ma takiej partnerki, która by spełniła moje wszystkie oczekiwania. No to wiesz, pojawia mi się tutaj znak zapytania i pewnie bym eksplorowała ten temat, no bo wyobrażam sobie, że może za tym i znów, wiesz, jakaś taka strategia radzenia sobie właśnie przed tym lękiem, przed porzuceniem, lękiem przed bliskością, takie bardzo wysokie wymagania, wręcz nierealne co do partnerek czy partnerów. No ale oczywiście, jeżeli, wiesz, ktoś decyduje się, jest z tym szczęśliwy i ta decyzja jest świadom konsekwencji i jest tym, tak, ma takie poczucie akceptacji, że to jest to, na co się decyduje, to myślę sobie, że to jest jego prawo, to jest, wiesz, każdy ma swoje życie. Tak, jeżeli decyduje się na taki sposób życia, to jest jakby świadom i plusów, i minusów, no to myślę sobie, że to jest, ma prawo do tego. Natomiast takie osoby, wiesz, to rzadko się pojawiają wtedy na terapii. To bardziej myślę w sumie o osobach, które na przykład są po rozstaniach i po prostu, wiesz, mają taki czas, gdzie nie są jeszcze gotowe na kolejną relację, przeżywają na przykład żałobę i mają takie poczucie, kurczę, no nikt się nie pojawia w moim polu na przykład, jestem sama i czuję się z tym źle, bo czuję, że wszyscy dookoła mnie są w związkach, tylko nie ja, a ja chcę poczuć się okej też z tym, że w tym okresie życia, kiedy na przykład przeżywam żałobę, jestem sam czy sama i myślę, że takie osoby potencjalnie może częściej się pojawiają w terapii. Tak, wiesz, bo to, o czym mówisz, to być może chodzi, wiesz, o pewien bagaż różnych przekonań, które my otrzymujemy, wiesz, w trakcie naszego wychowania i od rodziny, i być może od społeczeństwa, od kultury, w jakiej żyjemy. No i czasami dzieje się tak, albo często, że bycie singlem, bycie bez partnera czy bez partnerki, to jest zaniżać, znaczy osoby czują, że mają mniejszą wartość, że takiego partnera czy partnerki, że w takiej relacji nie są. No i to jest wzmacniane rzeczywiście przez bliskich, przez przyjaciół, gdzie no właśnie, gdzie no jak nie jesteś w żadnej relacji, no to coś z tobą jest nie tak, jesteś nie wiem, biedna, samotna, nieszczęśliwa, albo nie wiem, jakąś porażkę w życiu doświadczasz. Więc bycie w relacji często jest równa się, jestem pełnowartościową kobietą. Albo mężczyzną. Albo mężczyzną.
A bycie singlem to znaczy, że coś mi się nie udaje, że coś ja próbuję, ale mi nie wychodzi. No to takie archaiczne bardzo myślenie, myślę. To myślenie, że o drugiej połówce to znaczy, że jest druga połówka i bez niej jest się niekompletnym, że... Nie wiem, tak, mam takie gdzieś przekonanie, że właśnie wszyscy pragniemy tej miłości i ona jest bardzo ważna, ale jeżeli ja mam ogromny podziw po prostu wobec osób, które no na przykład decydują się na rozwód, kiedy mają już dzieci, są po 50, po 60, bo właśnie mają przekonanie, że to po prostu nie jest to i wolą pobyć przez chwilę samemu w pojedynkę, żeby odnaleźć miłość, która będzie bardziej kompatybilna z tym, gdzie oni są teraz w życiu obecnie. I to wymaga od nich jakiegoś okresu, na przykład singielstwa, ale wtedy ten okres jest bardziej okresem lepszego poznawania siebie i tego, czego się chce, niż właśnie takim okresem porażki, gdzie jest się no właśnie bez tej drugiej połówki, tak, w cudzysłowie. Wiesz, takie osoby, które na przykład, z którymi pracuję, które mają silny ten lęk przed porzuceniem, silny schemat porzucenia, no to często, wiesz co, one wiesz, wchodzą w relacji, z jednej relacji w drugą relację, tak? Wiesz, pytanie, czy wtedy mają przestrzeń, żeby się zatrzymać i zidentyfikować, co się dzieje i zadbać o siebie. No myślę, że trudne to jest, tak? Bo one cały czas są w aktywnym schemacie porzucenia, czyli że ten lęk jest bardzo silny i one przeskakują tylko z jednej relacji w drugą relację, żeby nie czuć tego lęku. Ale potwierdzają sobie ten schemat, bo prawdopodobnie one są nieobecne, wiesz, tak skoncentrowane na samej sobie, na tym lęku, że nawet nie mają świadomości, wiesz, no, jeżeli cały czas coś powtarzamy i jesteśmy w tym silnym lęku, to ciężko jest mieć refleksję. Tak? Czyli my potrzebujemy chwilę się zatrzymać, być może pobyć sami, żeby skontaktować się z, wiesz, i z naszymi potrzebami, i z naszymi lękami, no i z naszą przeszłością. To tak jakby, wiesz, cały czas pić albo zażywać narkotyki, żeby nie czuć. Nie czujemy. No ale czy wtedy będziemy w ogóle w stanie, żeby zadbać o te swoje, wiesz, żeby zmienić te doświadczenia z przeszłości, żeby świadomie wybierać, co jest dla mnie dobre, a co złe? No może być to trudne, bo jesteśmy cały czas w tym aktywnym schemacie, wiesz, albo porzucenia, albo nieczucia. To jest w sumie to, o czym ty powiedziałaś na początku, że pierwszy krok to jest uświadomienie sobie, a jeżeli ty kończysz jedną relację i tydzień później jesteś w kolejnej, która pewnie jeszcze ma bardzo podobną dynamikę i, tak, i po prostu jesteś z inną osobą, ale właściwie powtarzasz ciągle ten sam schemat, to ty nie masz jak mieć dostępu w ogóle do tej informacji, jaki jest twój schemat i jak go zmienić. Nie, bo jestem cały czas, wiesz, w przeżywaniu lęku, w zamartwianiu się, w szukaniu, wiesz, jakichś sposobów, żeby nie czuć tego lęku, a nie na uświadomienie sobie, że go mam, skąd on wynika i wiesz, w zadbaniu no właśnie o te potrzeby swoje, które są z dzieciństwa niezaspokojone. Tak. I bardzo właśnie chciałabym, żeby to wybrzmiało, co powiedziałaś też w pierwszej połowie, że my nie jesteśmy skazani na te lęki, te schematy. To znaczy, że są narzędzia do tego, często wymagające konsekwentnej, żmudnej, czasem wielomiesięcznej, wieloletniej pracy, ale są narzędzia do tego, żeby te schematy i te lęki, czy to porzuceniowe, czy przed bliskością, jakoś, nie chcę powiedzieć nawet naprawić, ale zmienić, może po prostu... Wiesz, to chyba myślę sobie, że... Jak już podejmiesz, zdecydujesz się, żeby iść i o tym komuś powiedzieć, że czujesz, że to jest bardzo trudne dla ciebie i chcesz coś z tym zrobić, to myślę sobie, że to już jest ten moment, kiedy nie wrócisz do tego, co już było, ale jeszcze nie wiesz, jak będzie. I ten okres, wiesz, że jeszcze nie wiesz, jak masz, jak to robić, jak sobie radzić, ale już wiesz, że nie chcesz, żeby tak było, to jest bardzo ważny i bardzo trudny moment. Więc czasem, wiesz, tak z mojej obserwacji, to jak pacjenci się zgłaszają i zaczynają mówić, bo przecież oni czasem, wiesz, bardzo często nigdy o tym nikomu nie mówili, czego doświadczali w dzieciństwie.
Nigdy się nie zastanawiali, tak wiesz, no na co dzień się nie zastanawiamy, jakie mam wzorce bliskości, co doświadczałem, co mi się uruchamia, czy kiedyś tak czułam się, czy być może to jest coś, co się powtarza w tych relacjach. Więc wiesz, ta refleksyjność, myślenie o tym, opowiadanie drugiej osobie, ale też słyszenie ode mnie, to, że ja mówię, to, że ja nazywam, że to było tak, albo być może nazywam, że to było przemoc, albo że to było porzucenie, albo że musiałaś cierpieć, albo że było ci bardzo trudno, jest czymś, czego ta osoba jeszcze dotąd nigdy nie słyszała, albo nigdy nie, wiesz, to nie było takie uznane, że to było cierpienie. I to już jest zmiana. Natomiast rzeczywiście ta zmiana jest, wiesz, no trudniej jest pewnie budować relacje romantyczne, mając trudniejsze doświadczenia z przeszłości niż ten wzorzec, wiesz, bardziej bezpieczny relacji. Natomiast, tak jak mówię, moment, kiedy my czujemy, że coś jest, że chcemy dla siebie jakoś inaczej, to jest bardzo ważne. I warto już siebie wtedy nie zostawiać, wiesz, nie porzucać samych siebie w tym, tylko iść za tym instynktem, wiesz, za tą potrzebą. Czasem jest tak, że ci klienci, wiesz, pacjenci się zgłaszają, spotkali się raz, dwa, i potem znikają. Czyli wiesz, że tutaj jest ten moment, zachęcam, żeby przetrwać to, żeby wytrwać, tak? Bo samo mówienie o tych trudnych rzeczach czasem jest bardzo trudne, ale innej drogi nie ma. Tak? To jest to, co musimy przejść, żeby wybrać dla siebie coś innego. Tak. I to, co powiedziałaś, że czasem zobaczenie właśnie w oczach na przykład terapeuty, że on uzna, że to, co ci się przytrafiło, było trudne, jego współczucie może zadziałać niesamowicie korekcyjnie, że wreszcie ktoś uznał to twoje cierpienie i można wtedy przeżyć też tak i zinternalizować potem to współczucie i samemu sobie to dać i zmienić. Wiesz, oprócz współczucia jest jeszcze ważne, wiesz, i tego smutku i straty, którą takie osoby doświadczały, bardzo ważna jest złość. Tak? Czyli przeżycie, doświadczenie możliwości zezłoszczenia się na to, co mnie spotkało, poczucie niesprawiedliwości jest ogromnie ważne, no bo faktycznie to było niesprawiedliwe. To było trudne, to było frustrujące, więc skontaktowanie się i możliwość ekspresji tej złości i frustracji jest bardzo takim, wiesz co, ważnym momentem, bo często takie osoby, wiesz, one są zamrożone, często wpadają w depresję, w takie powielanie tych błędnych kół, nie widząc nadziei na jakąkolwiek zmianę. Więc ta złość jest takim motorem do zmiany. No i często dzieje się tak, że wiesz, to jest ta część rozłoszczonego dziecka w relacji z terapeutą. Tak? Czyli że właśnie w tej relacji terapeutycznej no jest przestrzeń na tą złość. Trzeba to przetrwać. Trzeba to przetrwać, tę złość na terapeutę, bo ona jest też potrzebna. Kamila, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Naprawdę ogromna przyjemność zawsze z tobą porozmawiać i wiem, że dla słuchaczy też odcinek wyczekany, także wielkie dzięki za to też, co robisz i jak pracujesz z ludźmi. To jest naprawdę ważne i wartościowe i mam nadzieję, że ta rozmowa też jakoś wsparła naszych słuchaczy. Dobra, dzięki. Dzięki. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. No nie będę już tutaj prosić o głosy, czy życzycie sobie część trzecią. Na razie temat pozwolę sobie, żeby trochę opadł i na pewno, jeżeli będzie zapotrzebowanie w przyszłości, no to rozwiniemy go w kolejnej odsłonie, bo z Kamilą się gada naprawdę świetnie. Zostawcie swoje opinie na Spotify, w Q&A, bo tam zawsze czytam i zaglądam i jestem ciekawa tego, co sądzicie, ale też odsyłam na Instagram sznurowadła.myśli. Tam też możecie komentować i pisać, co Wam robią te odcinki, co Wam robią te tematy i dlaczego to jest dla Was ważne. Wszystkim zainteresowanym polecam sprawdzić mój warsztat psychoedukacyjny Samodzielne o dojrzałości emocjonalnej. 17 lutego, sobota, 10:15 w Warszawie przy Placu Zbawiciela. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć i jeszcze są miejsca, to koniecznie sprawdźcie formularz. Link znajdziecie w opisie tego odcinka i tam są wszelkie szczegóły co do tego, jak się zapisać.
napisać, czego się spodziewać, dla kogo to jest. Także odsyłam. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zdecydujecie się dołączyć i spędzić ze mną pół dnia na wspólnej eksploracji tego zagadnienia, jakim jest dojrzałość emocjonalna. Ode mnie to wszystko, także dziękuję Wam serdecznie i słyszymy się już w kolejnym odcinku za 2 tygodnie.